Nie, no te wszystkie opinie mnie strasznie rozbawiły. Moja wcześniejsza decyzja, proszę nie doszukiwać się w niej żadnych sensacji. Nie ma żadnych przyczyn osobistych, żadnych problemów zdrowotnych, albo jakichś, nie wiem, wieszek bardziej psychicznych. Ja tą decyzję przemyślałem, ja tą decyzję podjąłem o wiele wcześniej. Ja tą decyzję konsultowałem z najbliższą rodziną. Mówiłem również w szatni, chociaż większość mi nie wierzyła, ale tak się stało po tym meczu z Belgią. Tą decyzję, którą podjąłem, po prostu. To jest przemyślana decyzja. No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego momentu, bardziej wspanialszego na zakończenie reprezentacyjnej kariery. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Zbyt duży szum się wokół tej całej sytuacji stworzył. Chciałem uspokoić jak i równie władze klubu, jak i również kibiców, że ja nie zamierzam rezygnować z piłki. Jeszcze mam zamiar z ładnych parę lat grać, najlepiej do 40, jakby się udało. No i to pod tym względem właśnie dlatego zdecydowałem się, że przyjmę propozycję i przyjdę na konferencję prasową. Między innymi, to nie jest jedna przyczyna, tak jak pan słusznie powiedział, że no, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. To, co miałem dać kadrze najlepszego, myślę, że już dałem. Cóż mogę więcej powiedzieć? Oczywiście, no, mówię, analizując całą sytuację i przed podjęciem jej, to miało też, no, myślałem też nad tym. Jednak podjąłem taką decyzję. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ja wierzę w drużynę i myślę, że jeżeli popatrzeć to ze strony drużyny, że tak, że lepszy by był moment po Mistrzostwach Europy. Ale jeżeli patrzę na siebie i, że tak powiem, tylko z swojej strony, myślę, że to jest najlepszy i najwspanialszy moment. Pewnie nie miałem na celu, żeby to było coś spektakularnego. Mówię, ja w większości osób, które mnie znają, wiedziały o tej decyzji. Może trochę mi nie dowierzały, ale wiedziały o tym. Więc tutaj może mogłem bardziej cicho to zrobić, tak jak zwykle, że mogłem dopiero teraz powiedzieć, albo w ogóle nic nie mówić, by nie przyjąć kolejnego powołania, ale chciałem być szczery i chciałem być fair wobec trenera reprezentacji, trenerów wszystkich i chłopaków z reprezentacji, z którymi spędziłem dość sporo czasu. Dlatego musiałem poinformować trenera o swojej decyzji. Zdobyć Ligę Mistrzów.